Wszystkie iglaki mają teraz nowe przyrosty i wyglądają bardzo ładnie. Tutaj mamy żurawki, funkie i właśnie idziemy do budlei. Budleje to są krzewy wieloletnie, które dorastają do wysokości około 2 metrów. U nas w produkcji budleja w 3-litrowej doniczce w kilku odmianach o kwiatach białych, różowych, purpurowych, niebieskich. Przygotowaliśmy także dla Państwa taką budleję w 5-litrowej doniczce, gdzie mamy posadzone 3 odmiany. Czyli mamy w jednej doniczce kolor biały, fioletowy i purpurowy. W tej chwili właśnie rośliny kwitną, są w pełnej krasie. Jeżeli byście chcieli posadzić budleję w ogródku, to wyszukajcie dla tej rośliny ciepłe, osłonięte miejsce, ponieważ budleja nie jest całkowicie mrozoodporna. Wypuszcza pędy do późnej jesieni i kwitnie do pierwszych przymrozków. Stąd też często zdarzają się przemarznięcia zimowe. Wtedy najlepiej rośliny ściąć nisko, żeby wypuściły świeże pędy. Budleja pięknie kwitnie i pachnie, a ten zapach przyciąga motyle. Stąd też potoczna nazwa tego krzewu to krzew motyli. Jest to typowo jesienna roślina. Dosyć późno budzi się do życia, no i kwitnie na szczęście na jednorocznych pędach. Także jej kwitnieniem możemy się cieszyć każdego roku. Ze względu na przemarznięcia proponuję zrobić kopczyk tak jak przy różach. Czyli osypujemy najlepiej ziemią krzew od dołu na wysokość około 20 cm. W kwietniu rozgarniamy kopczyk i przycinamy rośliny na wysokość około 20-30 cm. Nawet jeżeli nie przemarzły, dzięki temu będą miały po prostu świeże pędy i duże kwiaty. Jeżeli nie będziemy cieli naszych budlei, to te kwiaty będą po prostu troszeczkę drobniejsze. Zapraszam na zakupy do nas, do Starego Grabiąża, do szkółki Bernarda Wysińskiego. Trzeba do nas wjechać do wsi. Zapraszam serdecznie. Do widzenia.